Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj taki odcinek trochę odmienny. Opowiem co nieco o artykułach, które się pojawiają odnośnie kierowców zawodowych ostatnimi czasy, o astronomicznych zarobkach kierowców zawodowych, czy to ciężarówek, czy autobusów. Także zaczynajmy. To będzie taki temat, powiedzmy, dygresyjny, według mojego zdania. Ostatnimi czasy można było poczytać w internecie, że sporo portali pisało właśnie, że brakuje kierowców zawodowych, o astronomicznych zarobkach tych kierowców. Pisano tam, że można zarobić od 6 do 10 tysięcy. Wszystko by się zgadzało, gdyby nie jedna sprawa, że osoby, które piszą takie artykuły, albo nie zgłębią tematu tak naprawdę do źródła, czyli tak naprawdę nie zrobią wywiadu, nie wiem, z kierowcami, którzy jeżdżą, to będzie też tak naprawdę dosyć trudne, żeby zrobić jakiś wywiad nieanonimowy, ale przynajmniej anonimowo powinni się dowiedzieć, jak wygląda rozliczenie kierowców, czyli to, co w tych artykułach, czy powiedzmy w reportażach można było usłyszeć, czyli o tych zarobkach 6-10 tysięcy, aczkolwiek to wszystko tak naprawdę rozbija się o jedno, że pensja czy zarobki kierowcy zawodowego, większa część, przynajmniej 3/4, no gdzieś koło 3/4, mniej więcej 2/3, bo to zależy w jakiej firmie, to po prostu diety i ryczałty za noclegi tak zwane. To zostało w ostatnich latach unormowane, gdyż sporo kierowców szło do sądów, powiedzmy, szczególnie chodzi o te ryczałty za noclegi, czyli wygrywali, powiedzmy, sprawy, że dostawali diety, a ryczałty nie było. Teraz się to trochę zmieniło, że wygląda to tak, że dieta zazwyczaj jest pewnie w umowie wpisana najniższa dopuszczalna krajowa, czyli tam 7 euro czy 8 euro, a reszta to jest ryczałt za nocleg, ryczałt za godziny nadliczbowe, czy ryczałt za godziny pracy w nocy. Czyli tak naprawdę 3/4 czy 2/3 to są to diety. Jak wiadomo, dieta ma służyć tak naprawdę pokryciu zwiększonych kosztów życia za granicą, czyli głównie ma służyć temu, że wydajemy to na jedzenie, na obiad, śniadanie, kolację. Dieta średnio wychodzi od 50 do 70 euro mniej więcej w firmach transportowych. To wszystko jest ruchome tak naprawdę. Ale ogólnie jest to wszystko wliczone, powiedzmy, rozpisane na papierze, gdyż diety czy ryczałty nierozpisane powodują to, że kierowcy mogą później właśnie iść do sądów i wygrywać sprawy, tak jak to było w ostatnich latach, gdy głównie ryczałty były nierozpisywane. Czyli dochodzimy do sedna, że dieta tak naprawdę, jeżeli pójdziemy gdzieś do baru czy do restauracji w Niemczech, wydamy, nie wiem, na najniższa cena za posiłek 10 euro czy 10-20 euro, doliczając jeszcze, powiedzmy, cenę prysznica, toalet. Teraz już coraz częściej się zdarza, że nawet woda jest, za wodę w bańkach trzeba płacić. Także tutaj, doliczając te sumy, tak naprawdę dochodzimy do sedna tej sprawy, całych tych astronomicznych zarobków, czyli wszystko by się zgadzało, gdyby te zarobki to tak naprawdę była pensja, czyli powiedzmy 6 czy 7 tysięcy brutto plus diety, a tak naprawdę te 6 tysięcy to jest zarobek na rękę, ale razem z dietami
Pensja główna kierowcy to zazwyczaj najniższa krajowa, czyli 2250 brutto. Zdarzają się firmy, że te coraz częściej, szczególnie powiedzmy jakieś dobre firmy polskie, które zajmują się jakimiś specjalistycznymi, czy firmy, które mają transport na potrzeby własne, te pensje zasadnicze są większe, nawet i powyżej 3000. Ale zazwyczaj w firmach transportowych jest to najniższa krajowa plus jakaś tam premia czy dodatek, wychodzi 2250 czy 2,5 brutto, czyli na rękę około 1600, 1800 do 2000 zł, powiedzmy, z jakimiś tam większą podstawą. Czyli wychodzi to mniej więcej od 1/4 do 1/3 zarobku kierowcy, który jeździ na, powiedzmy, międzynarodówce. Czy na trasach krajowych? Na trasach krajowych oczywiście ta pensja będzie mniejsza o 1000, 1500 zł mniej więcej. Wszystko zależy też od tras, od firmy, w której będziemy jeździć. No i tu dochodzimy do sedna, czy są to astronomiczne zarobki, biorąc pod uwagę, że większość kierowców żyje tak jakby na dwa domy, czyli musi wydawać pieniądze i na swój pobyt za granicą, powiedzmy, przez te 3 tygodnie, niektórzy jeżdżą, czy przez cały tydzień oprócz weekendów w systemach, nie wiem, 3 na 1, 3 tygodnie w trasie, tydzień w domu. No raczej nie jest to astronomiczne. I tu dochodzimy do sedna tych astronomicznych zarobków i tego, że brakuje tych kierowców. Tak naprawdę zarobki są oczywiście spore, porównując do innych zawodów, czy to na produkcji, powiedzmy, jakichś magazynierów. Zazwyczaj też są to minimalne pensje. Chociaż dla magazynierów akurat z wózkiem widłowym to już się zdarzają dosyć dobre zarobki z pensją powyżej 3, nawet do 4000 brutto. Aczkolwiek na produkcji większość z tych ogłoszeń, co przynajmniej na Śląsku tu się pojawia, to najniższa krajowa plus jakieś tam premie, które możesz dostać albo możesz nie dostać. Na tym tle na pewno zarobki kierowców są atrakcyjne. No ale biorąc pod uwagę całe warunki, powiedzmy, że głównie to się składa z diety i w momencie jakiegoś wypadku czy renty dostaną już kierowcy część. Mogła się przekonać, którzy ulegli właśnie takim wypadkom, że renta później z takiej podstawy minimalnej to są tak naprawdę bardzo małe pieniądze i ktoś, kto zarabiał 6000, nagle musi pogodzić się z tym, że dostaje na przykład, nie wiem, 1000 zł, powiedzmy. No tutaj dochodzi jeszcze kwestia oczywiście, że kierowcy mogą się sami tam ubezpieczyć jeszcze dodatkowo. No tak, jeżeli ktoś ma jeszcze środki jakieś dodatkowe w rodzinie, no to może jeszcze dodatkowo się ubezpieczyć. Aczkolwiek to wszystko zbiera się do tego, że według mnie to pensja kierowcy powinna być przynajmniej średnią krajową. Zasadnicza pensja plus oczywiście te ustawowe diety. Wtedy na pewno by chętnych do pracy nie brakowało. Tutaj jeszcze podejmijmy kwestię na przykład komunikacji miejskiej. Też jest bardzo dużo ogłoszeń ostatnio w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej, ale patrząc na stawki godzinowe, jakie są oferowane, 16 zł tutaj na Śląsku, 16-17 zł brutto na godzinę. Wcale się nie ma co dziwić, że nie ma chętnych do pracy i wstawania o drugiej w nocy. To jest też jakieś kuriozum tak naprawdę, bo w komunikacji miejskiej według mnie ta stawka powinna się zaczynać przynajmniej od 25 zł brutto na godzinę i powyżej. Wtedy na pewno też chętnych byłoby dużo więcej do jazdy autobusami właśnie. Jest to jedna z cięższych, powiedzmy, prac w komunikacji miejskiej, jeżdżenie po zatłoczonych miastach, wąskich uliczkach dużymi autobusami, czy to przegubowymi, czy choćby 15-metrowymi, tak zwanymi tymi przedłużanymi solówkami. Także tutaj te astronomiczne zarobki to jest tylko na pierwszy rzut oka, można powiedzieć, że te zarobki są duże. Na drugi rzut oka
patrząc, że jest to podstawa plus diety, już to tak cudownie nie wygląda. Także to by było na tyle odnośnie tego tematu. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia do następnego odcinka.